Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa, wita Was Marzena Śmigielska. Ostatnią dyscypliną w triatlonie życia są pieniądze. I słynne, znane wszystkim powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają. Muszę stanowczo powiedzieć, że nie zgadzam się z tym powiedzeniem. Jest to jedno z wielu niewspierających nas przekonań, jakie słyszymy w swoim życiu. To właśnie takie zasłyszane w dzieciństwie i nie tylko, mądrości życiowe nie pozwalają nam być wolnymi finansowo. Podczas szkoleń z budżetu, które prowadzę, okazuje się, że większość ludzi nigdy nie zrobiła swojego domowego budżetu. Nie znają też swojej liczby wolności finansowej. Ba, oni nawet nie wiedzą, co to jest. Ale spokojnie, jeszcze kilka lat temu ja też tego nie wiedziałam. Ale właśnie dzisiaj chciałabym Ci otworzyć oczy. Od Ciebie zależy, co z tym zrobisz. Załóżmy taki scenariusz. Masz męża, żonę, oboje pracujecie, mieszkacie w pięknym domu. Na utrzymaniu macie dwójkę wspaniałych dzieci, z którymi raz w roku wyjeżdżacie na wakacje. Niby sielanka, ale któregoś dnia twój współmałżonek ginie w wypadku. Co wtedy? Czy stać cię na utrzymanie tego domu? Czy razem z dziećmi dalej będziecie żyć na dotychczasowym poziomie? Czy będziecie jeździć na te wymarzone wakacje? A może zmuszeni będziecie sprzedać dom i poszukać dodatkowej pracy, aby związać koniec z pracą, koniec z końcem. Brzmi strasznie? Nie, takie rzeczy zdarzają się codziennie. Najważniejsze to mieć świadomość. Jedną z trzech najczęstszych ludzkich wymówek jest: nie mam pieniędzy. Serio? Powiedz to ludziom, którym zachorowało dziecko i jedyne, co może je uratować, to operacja warta 300 tysięcy euro. Uwierz mi, wykopią te pieniądze spod ziemi. Ale dlaczego mamy taki problem z pieniędzmi? Otóż wynika to z naszych wzorców wyniesionych z domu. Nasi rodzice zarabiali niewiele, opłacali rachunki, a jak coś im zostawało, to wydawali na przyjemności. Problem w tym, że najczęściej niewiele z tego zostawało. Stąd te wypowiadane na głos marzenia. Gdybym miał pieniądze, kupiłbym sobie... I gdy tylko je mają, natychmiast je wydają. Przykładem są osoby, które wygrywają duże pieniądze w loteriach i nie umiejąc nimi zarządzać, tracą wszystko w błyskawicznym tempie, kupując sobie wszystko to, o czym zawsze marzyli, ale na co nigdy nie było ich stać. Dom, najlepszy samochód, jadą na wymarzony urlop, wybierając najdroższe destynacje, a co? Bo ich stać. I nie myślą w tym momencie o tym, że ten dom i samochód trzeba będzie jeszcze za chwilę utrzymać. Dlaczego tak się dzieje? Bo nikt nas nie nauczył zarządzać swoimi pieniędzmi. Nikt nam nie powiedział, że nadwyżki powinno się inwestować. Pozwól, że opowiem Ci bajkę o złotej gęsi. Biedny farmer lubił wszystkie zwierzęta i z radością witał każde, które przybyło na jego farmę. Pewnego dnia z żoną zobaczyli na swojej farmie gęś. Nakarmili ją i gęś u nich została. Następnego dnia zniosła im złote jajo. Farmer ucieszył się, nakarmił gęś, a ta nazajutrz zniosła im kolejne złote jajo. Sytuacja powtarzała się przez kolejnych kilka dni. Farmer i jego żona stawali się coraz bogatsi i jedno jajo dziennie przestało im wystarczać. Pewnego razu żona farmera wpadła na pomysł, żeby rozciąć gęś i wyjąć z niej wszystkie jaja złote. Podcięli jej gardło i koniec. Gęś przestała znosić jaja. My też najczęściej w życiu zachowujemy się właśnie jak ta żona farmera. Gdy mamy jakieś dodatkowe środki, natychmiast myślimy, na co je wydać. Konsumujemy je, kupując nowe markowe buty, ciuchy, torebkę, drogi zegarek, nowy samochód, dom. Jedziemy na wczasy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcemy mieć coraz więcej, nie myśląc o tym, aby zrobić coś innego z tymi pieniędzmi. I kończymy tak, jak ci wygrani w loterii. A gdyby tak te dodatkowe pieniądze zainwestować w coś, co przyniesie nam więcej środków, czy nie lepiej mieć taką złotą gęś, która regularnie i codziennie znosi nam jedno złote jajo? Pomyśl o inwestycji, która da Ci wolność finansową. Ja za dzisiaj Ci dziękuję, mam nadzieję, że triatlon życia Ci się podobał i życzę Ci, żebyś był mistrzem w każdej z tych trzech dziedzin. Do zobaczenia w kolejną środę. Pozdrawiam Was, Marzena Śmigielska.